14-miesięczne niemowlę dzięki wsparciu policjantów patrolujących krajową ósemkę w miejscowości Czerwonka bardzo szybko trafiło do szpitala z podejrzeniem zatrucia. Maluszek to najmłodsze dziecko w ukraińskiej rodzinie, która niespełna 3 tygodnie temu znalazła schronienie w jednej z podsuwalskich wsi. Dziecko nieświadome zagrożenia zjadło listek doniczkowej rośliny ozdobnej, która dla malucha mogła okazać się śmiertelnie niebezpieczna. Przerażona mama niemowlęcia po prostu straciła głowę. Z pomocą ruszyła jej najpierw mieszkanka sąsiedniej wsi, również Ukrainka, ale osiedlona w Polsce od wielu lat. Chcę podziękować policjantom, którzy pomogli mi dojechać z dzieckiem i jego mamą do szpitala, powiedziała nam w rozmowie telefonicznej pani Olena. Mieszkanka gminy Szypliszki pochodzi z Ukrainy, ale w Polsce mieszka już od lat. Z uwagi na znajomość języka ukraińskiego chętnie angażuje się w pomoc osobom, które zmuszone były opuścić Ukrainę z powodu działań wojennych. To z nią skontaktowała się mama niemowlęcia, które nieświadome zagrożenia zjadło fragment domowej rośliny ozdobnej. Okazało się, że to groźny dla dziecka zamiokulkas, popularna w polskich domach roślina doniczkowa. Pani Olena bez zwłoki pojechała do ukraińskiej rodziny, zapakowała ją do auta i ruszyła do szpitala. Lejące się ósemką strumienie ciężarówek i zdenerwowanie nie ułatwiały jej podróży. W Czerwonce napotkała policyjny patrol drogówki i poprosiła funkcjonariuszy o wsparcie. Ci bez chwili zastanowienia ruszyli z pomocą. Radiowóz z włączonymi sygnałami w kilka minut przepilotował samochód pani Oleny z chorym dzieckiem do suwalskiego oddziału ratunkowego. Dziecko na czas otrzymało pomoc. Policjanci wykazali się niesamowitą troską i empatią, podkreśla pani Olena. Cierpliwie poczekali przed szpitalem, uspokajali mnie i mamę niemowlaka, upewnili się, czy możemy bezpiecznie wrócić do domów. Naprawdę się zaopiekowali nami w kryzysowej sytuacji. Jestem im wdzięczna za wsparcie, bo sytuacja była naprawdę trudna i dla rodziny niemowlaka, i dla mnie. Jak mówi, ma świadomość tego, jak straszliwa dla ukraińskich kobiet i matek jest aktualna sytuacja, jak ciężko jest im poradzić sobie z nową rzeczywistością. Ogromne obciążenie psychiczne, głębokie poczucie odpowiedzialności i jednocześnie potworna bezsilność sprawiają, że ukraińskie kobiety, nawet gdy teraz są w bezpiecznym, spokojnym miejscu, zmagają się z ogromną traumą i stresem, który paraliżuje je nie tylko w tak trudnych sytuacjach jak ta. Ta historia ma szczęśliwy finał. Mały Aleksander nie zapłaci za swą przygodę zdrowiem.